1896 roku w oparciu o zabudowania dawnego folwarku Florianka ordynacji zamojskiej z połowy XIX wieku utworzono dział hodowli koników w systemie stajennym. Cała hodowla konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym przyjęła nazwę Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. W stajni może przebywać stado liczące około 40 koników. Są to klacze matki w liczbie 8 wraz z przychówkiem do wieku 2,5-3 lat, młode osobniki odłowione z rezerwatu Ostoja w Zwierzyńcu oraz ogiery i wałachy przyuczane do pracy w zaprzęgu. Koniki są zwierzętami stadnymi i żyją w tak zwanym tabunie. Spokojny temperament i ufność do człowieka wyróżnia koniki polskie na tle innych ras koni. Są odporne na złe warunki atmosferyczne, zaradne w zdobywaniu pokarmu i są pilnymi obserwatorami otoczenia. Cechy fizyczne konika polskiego to niski wzrost, myszate umaszczenie, czarna pręga grzbietowa zachodząca na ogon, beczkowata sylwetka na krótkich nogach i ciężka głowa. Są pracowite i wytrzymałe, a obcowanie z nimi przynosi wiele radości.